Cześć, witajcie w kolejnym niezbyt profesjonalnym vlogu. A w dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać koła w Audi A3. Serdecznie zapraszam do oglądania. W celu odkręcenia koła użyłem klucza pneumatycznego oraz nasadek przeznaczonych do odkręcania kół. Jak możecie zauważyć, poszło gładko i przyjemnie. BHP to podstawa. Zawsze przed założeniem koła, zawsze warto sobie sprawdzić, w jakim stanie są klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, przewody hamulcowe oraz same zawieszenie. Po wykonaniu tej czynności przystępujemy do założenia koła. A few minutes later. Nasz klucz dynamometryczny ustawiłem na wartość 120 Nm. Gdy już wymieniliśmy nasze koło, możemy spokojnie spuścić nasze auto z lewarka tudzież z ponośnika i wziąć się za wymienianie innych opon, tudzież kół. No, witam, mamy ciepło. Zapowiadają się już ciepłe dni, chyba że te przymrozki się skończą u nas. Więc przekładamy opony zimowe na letnie. W tych oto dwóch autach, Golf 1.9 TDI i Audi 1.6 benzyna, także dwa podstawowe wiejskie pojazdy. Oh. Tak. I tutaj mamy taką ciekawostkę warsztatową. Otóż mamy dwie opony Michelin. Jedną do Golfa, jedną do Audi. I to jest Michelin Energy Saver na feldze Ronal, w Polsce wyprodukowaną, także bardzo ładna. To jest odlewana felga i opona to jest taka bardziej pod zużycie paliwa, a nie pod prędkość osiągi. Tam dla tego auta. Tak, a drugą oponę mamy na kutej feldze z Audi.
Dobrze. To mało kto wie, ale te felgi są kute. Ona tutaj jest niemiecka. Tu jest oznaczenie, że to jest chyba kuta, to jest tutaj tak, nie? Ta sama firma produkuje felgi do Porsche na przykład. No i jaka to jest ciekawostka? Na niej jest opona, też Michelin. Także tu mamy porównanie Michelin a Michelin. Ale to jest Michelin Pilot Sport 4. I to jest indeks W, a tutaj mamy jaki indeks prędkości? Patrzymy H. I teraz pierwsza rzecz, masa koła. To jest wyraźnie cięższe, zaraz je zważymy i pokażemy ile one waży to koło i to. A druga sprawa jest to, zobaczcie, ilość odważników. Tutaj i a tutaj, nie? To są akurat, a tutaj dwa, nie? Ta felga jest dużo, że tak powiem, precyzyjnie zrobiona, bo jest odkuwana metodą odkucia, a to jest odlewu, nie? I tutaj zawsze będzie mniejsza precyzja. No i to jest opona sportowa, a tu jest opona, można powiedzieć, taka ekonomiczna, ale to są klasa premium oczywiście, Michelin, Michelin. I tutaj jeszcze jest próg taki, żeby ochraniać felgę, nie? Także tu chcemy tak pokazać w ciekawostkach warsztatowych, że Michelin, Michelinowi, to jest ten podobny rocznik nawet opony, nierówny, są różne opony, są od takich, które są nastawione na zużycie paliwa, po takie, które są na sport i osiągi. I tak samo jest z felgami. Felgi mogą być odlewane albo metodą kucia robione i te kute felgi są zawsze lżejsze i zawsze wytrzymalsze od metodą odlewu. Także to jest taka ciekawostka na dzisiaj. No, także żeśmy je zważyli, się okazało, że około kilograma jest różnicy dla korzyść tej, czyli ta jest lżejsza, ta kuta. Mimo że tutaj boki są mocniejsze, opona jest do większej prędkości, to ogólnie i tak jest lżejsza, także same felgi byśmy musieli zdjąć i zważyć, to by się okazało, ile te felgi się różnią, ale tego nie będziemy robić. Ale przykład jest Michelin, a Michelin, opona, opona, mogą się bardzo różnić w klasie nawet premium, czyli to jest opona sportowa, a to jest opona do oszczędzania paliwa i spokojnej jazdy, a tą już można nawet okazjonalnie sobie pojechać gdzieś tam na tor, trochę poupalać. Także tak, Audi już mamy skończone, opony wymienione, tu żeby wam nie kłamać, żebyście mi wierzyli, tutaj są stare opony, tutaj już Audi sobie odjechało, no i jeszcze czeka Golfik 5 plus, opony letnie tam wejdą i oczywiście jeśli wam się to podoba, takie vlogi, możecie pisać tam na dole w komentarzach. No i jak naprawdę się spodobało, no to oczywiście łapeczka w górę i subskrypcja. I to by było chyba na tyle. Dziękuję. Cześć.